Poranek Radia Tok FM. 7:45 minęła, gościem poranka pan Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Witam po raz pierwszy. Wielkie święto. Jako dzisiaj minister spraw wewnętrznych. Jako minister spraw wewnętrznych. Długo staraliśmy się. Wszystkich interesuje bezpieczeństwo przed Euro 2012. Pani powie, czy policja jest rzeczywiście do tego przygotowana? Bo ja miałam takie wrażenie, że ten pierwszy mecz o ten super puchar, za który tak bardzo oberwała minister Mucha, nie odbył się dlatego, że policja się przestraszyła. Nie, to nie dlatego, że policja się... No niech mnie pan nie mówi, że nie można było jakiś tam anten ustawić, żeby była łączność w tych podziemiach. Znaczy, żeby łączność była sprawna. Po pierwsze, to nie był tylko problem łączności. Po drugie, żeby łączność funkcjonowała, to potrzebna była dobra współpraca z organizatorem i tutaj był kłopot i zabrakło także czasu, żeby to dopracować. Teraz te 3 tygodnie, jakie minęły, to był ten właśnie właściwy czas. Policja bardzo intensywnie od początku stycznia przeprowadza i testy, i ćwiczenia na Stadionie Narodowym. I policja jest w stanie zabezpieczyć każdą taką imprezę i zabezpieczyć każdego rodzaju, nawet podwyższony mecz o podwyższonym ryzyku. Teraz ten mecz według ocen policji będzie spokojniejszy. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie policji do Euro, jest przygotowana. Oczywiście dobrze, że mamy jeszcze parę miesięcy do tego, żeby zgrać plany operacyjne tych operacji zabezpieczających w poszczególnych miastach z planami innych służb, a także już teraz ważniejszym, większym wyzwaniem są nie tylko same mecze, ale porządek w mieście gospodarzu, zwłaszcza w tym obszarze stref kibica. I to także jeszcze wymaga przygotowania, dlatego że te strefy także są organizowane teraz przez miasto. Jest taki komitet ministrów, na którego czele stoi pani minister Mucha i przyznam, że jak czytam komunikaty, to nic nie rozumiem. Dlatego, bo tam są główne programy operacyjne, takim z programem integracyjnym. O co chodzi przede wszystkim? Może pan tak powiedzieć po ludzku? Tak. Chodziło o to, żeby powstało gremium, które będzie w stanie podejmować decyzje zarówno przed mistrzostwami, jak i w trakcie. I to jest gremium, ten komitet, w skład jego wchodzi 5 ministrów tak. konstytucyjnych odpowiedzialnych za wszystkie te sfery funkcjonowania państwa, które mają znaczenie dla dobrego przebiegu i zorganizowania turnieju. I tak mocne gremium jest właściwie w stanie podejmować te decyzje. Pierwotnie pomysł był, żeby powołać pełnomocnika. Ale, no, ale pełnomocnik on nie ma kompetencji jest... pełnomocnik w naszym systemie. No więc właśnie, stąd ta decyzja pana premiera o tym, żeby to był jednak komitet na poziomie ministrów konstytucyjnych. Oczywiście ciężko sobie wyobrazić, żeby ministrowie siedzieli cały czas i nie zajmowali się innymi sprawami. Stąd też powołany jest sztab, który ma obsługiwać ten komitet. Natomiast już każdy z tych ministrów w swoim obszarze ma strukturę zarządzania tym turniejem. Jeżeli chodzi o mnie, to jest cały ten mechanizm zarządzania bezpieczeństwem, gdzie główną rolę odgrywa policja. I jak wiadomo, jest już stworzony sztab policyjny ogólnopolski w Legionowie, specjalnie na potrzeby Euro, chociaż później on będzie już pełnił także inne role, ponieważ no, już nie zlikwidujemy tej struktury po Euro. To jest bardzo przyzwoicie przygotowany sztab z całą infrastrukturą. Są sztaby powołane w poszczególnych miastach. Są zrobione plany operacyjne, policyjne. Teraz kończy się praca nad takim planem operacyjnym zabezpieczenia i zarządzania tym turniejem w skali całego kraju, ze wszystkimi aspektami, bo to trzeba połączyć bezpieczeństwo, kwestie transportowe i obsługi klienta. I te plany, ten ogólny plan operacyjny musi później być zgrany z tymi wszystkimi planami operacyjnymi poszczególnych służb. To duże przedsięwzięcie. A jeszcze są wojewodowie, bo to jedne są samorządy, dlatego że no przecież to będzie na poziomie miast głównie absolutnie. Się rozgrywało. Absolutnie. To znaczy z punktu widzenia kibiców, obywateli polskich, najwięcej wydarzeń będzie miało miejsce na poziomie miast. Ogromne znaczenie ma zarządzanie jakby tym z poziomu miasta gospodarza i stąd prezydenci miast mają też swoje struktury tutaj zarządzające i ściśle współpracują na przykład ze sztabem policji na poziomie miast. W każde miasto
już wracam do bezpieczeństwa, bo to moja działka, będzie tak zwaną oddzielną podoperacją związaną z zabezpieczeniem euro i tam policja ze sztabem prezydenta miasta i wojewody, jeżeli problem będzie szerszy, poza, będzie na przykład obejmował obszar poza miastem, tak, będzie wymagał zaangażowania dodatkowych środków, będzie współpracował. W praktyce te struktury zarządzające na poziomie miast, policyjna, miejska, także wojewódzka, bardzo ściśle ze sobą współpracują, ćwiczą już od jakiegoś czasu, także to czyli jest pan spokojny? Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jestem umiarkowanie spokojny. Uważam, że to, co dzisiaj jest do zrobienia, to dogranie współpracy między policją a tymi służbami ochrony stadionu i stewardami, których tam musi zapewnić organizator imprezy. To jest rzecz no jeszcze do zrobienia, dlatego że teraz ci stewardowie są rekrutowani i no szkoleni. No tak, oni się dopiero muszą zapoznać z tymi nowymi stadionami, co też nie jest takie proste. I to oni na stadionie odpowiadają za porządek, informacje i bezpieczeństwo. Dopiero kiedy by sobie nie poradzili, wzywają policję. Dlatego z punktu widzenia kibica ich praca jest szczególnie ważna. Dlatego rozmawiamy z policją o tym, żeby wsparli te szkolenia stewardów, żeby tam to współdziałanie było dopracowane, ale mamy jeszcze na to kilkanaście tygodni. A trudniejsza sprawa, panie ministrze, to są emerytury mundurowe. Gościłam tutaj przed chwilą panią Aleksander Wiktorow, która jak mało kto w tym kraju zna się na kwestii emerytur, która mówi, że te propozycje 55 lat, wiek przejścia na emeryturę po 20 latach pracy, 60% tego zastąpienia plus 3 lata za każdy dodatkowy rok pracy, to jest śmiech na sali, nie propozycja, że to nie jest żadna zmiana w systemie. Znaczy w porównaniu z dzisiejszym systemem jest to dosyć radykalna zmiana. No tak, no po 15 latach, tak. Dzisiaj jest ale 15. Że to niczego nie zmienia. Że to w momencie, kiedy wysyłamy ludzi w 67 roku życia na emeryturę, te policyjne warunki to jest w dalszym ciągu nie do przyjęcia. To znaczy sytuację mamy taką. Mamy dzisiaj system, w którym po 15 latach służby można odejść na emeryturę, licząc jej podstawę od ostatniej pensji. Ale bardzo, no. Ta zmiana, którą proponujemy, ona jest dosyć, w porównaniu z tą dzisiejszą sytuacją, dosyć radykalna, dlatego że nie ma szans, żeby ktoś uzyskał uprawnienia emerytalne przed 55 rokiem życia i wydłużamy o 10 lat czas jego służby, czyli do 25 roku życia. Ja rozumiem, że pani Wiktorow mówi o tym, że efekty takiej zmiany będą za wiele lat. Dopiero. No tak, bo to w ogóle nie obejmie tych, którzy wchodzą. No to są sielankowe warunki w porównaniu z normalnymi ludźmi. Znaczy, to prawda, że tak jak obecnie, po pierwsze nadal utrzymujemy system zaopatrzeniowy, tak? Czyli funkcjonariusze mundurowi są rozliczani i ich pieniądze na emeryturę zapewnia państwo w ramach systemu zaopatrzeniowego. Tak. Czyli zakładamy, tak jak to było do tej pory, że państwo ma wobec funkcjonariuszy, którzy służą jemu, służą obywatelowi, gwarantuje dodatkowe przywileje. I to prawda, ten system jest utrzymany. Myślę tylko, że no jego kształt, który zaproponowaliśmy w reformie, jest nieporównywalnie bardziej zbliżony do jakichś takich rozsądnych proporcji niż to, co jest obecnie. A policzył pan już te wszystkie inne przywileje, które te służby mundurowe jeszcze mają, ile one kosztują? Bo to nie jest tylko kwestia emerytur, to jeszcze tam, nie wiem, czy jeszcze się maluje mieszkania i tam te różne inne mundurowe, takie inne. Pełna zgoda. Jest tych przywilejów wciąż dosyć dużo. Są mieszkaniówki, mundurówki i tak dalej, i tak dalej. Przywilejem na pewno, który wymaga zmiany i to bardzo szybko, to jest tak zwane L4, czyli każdy obywatel w Polsce, jak idzie na chorobowe, to dostaje 80% pensji. Funkcjonariusz dostaje 100%. Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby nie dostawał 80%, zwłaszcza, że jeżeli dostaje 100, to przynajmniej niektórym może się opłacać być na chorobowym, że tak powiem wprost. Jest dlatego szansa, żeby to zmienić, czy związki zawodowe znów powiedzą panu nie? Znaczy mi się wydaje, że w obecnej sytuacji związki zawodowe, one ciągle mówią nie. Ja właściwie nie słyszałem żadnego konstruktywnego słowa ze strony związków zawodowych. Nie przejmuję się. Ale wydaje mi się, że w tym obszarze związki zawodowe to także rozumieją. Także to jest szansa, żeby to zmienić. Wydaje mi się, że to na pewno trzeba. Znaczy nie tyle wydaje mi się. Podejmiemy działania i to dosyć szybkie, żeby akurat tą kwestię L4 zmienić. Jeżeli chodzi o inne przywileje, trwa
przegląd i właśnie liczenie kosztów. Kiedyś mi mówiono, ile osób w Komendzie Głównej się zajmuje obsługą tego. To było coś niewiarygodnego. Panie ministrze, po objęciu przez pana stanowiska rozmawiałam z panem i pan mi powiedział, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych musi pan wymyślić na nowo właściwie. Po tym odejściu administracji już je pan wymyślił, bo rozumiem, że idzie pan do premiera w ramach tego przeglądu ministrów z jakimiś gotowymi propozycjami. Czym się pan popisze premierowi? Jeżeli chodzi o wymyślenie ministerstwa, tak. Wymyśliłem, podjąłem różnego rodzaju działania organizacyjne. Dzisiaj podpisuję nowy statut ministerstwa, który wyślę także do pana premiera, tak żeby ta jego struktura i podział zadań odpowiadał nazwie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, żeby miał też charakter bardzo logiczny. I ministerstwo tak naprawdę po tych zmianach będzie podzielone na cztery takie zasadnicze piony, dokładnie odpowiadające zadaniom, które ministerstwo ma do realizacji poprzez podległe służby w Polsce. Jeżeli mogę, to tylko powiem w dwóch słowach. Bezpieczeństwo publiczne, bardzo, czyli ten pion odpowiedzialny za nadzór nad policją. Ratownictwo i ochrona ludności, czyli ten pion odpowiedzialny za straż pożarną i coś, co się nazywa obroną cywilną kraju, aczkolwiek my chcemy ten obszar trochę przebudować, bo wydaje nam się, że dzisiaj obrona cywilna kraju jest trochę tworem papierowym i wymaga też przemyślenia na nowo. Ja też jak pan się tak zawahał, to miałam powiedzieć obrona cywilna, a po czym ja też się zawahałam, czy to w ogóle jeszcze istnieje. To jeszcze istnieje, a ja się zawahałem dlatego, że od razu mi przyszły Narodowe Siły Zbrojne do głowy i to kolejna taka struktura, która pokrywa się z zadaniami obrony cywilnej kraju i w tym obszarze to wymaga przemyślenia. Trzeci obszar to jest polityka migracyjna i ochrona granic i tutaj dokonaliśmy dosyć dużej zmiany, ponieważ podporządkowaliśmy temu pionowi i ministrowi Stachańczykowi Straż Graniczną, tak żeby to była jedna całość i wreszcie czwarty, rejestry państwowe. Czyli te PESEL-y. Tak jest. I chcemy, żeby te cztery główne piony działalności ministerstwa takie podlegały czterem wiceministrom odpowiedzialnym za te obszary. Tak przeorganizowaliśmy departamenty merytoryczne, żeby one mogły także skoncentrować się na swoich zadaniach. Premier upoważnił pana też do koordynacji nadzoru nad służbami specjalnymi. I co z nimi będzie? Czy one jakoś wchodzą w strukturę ministerstwa? Na razie nie ma decyzji w tym obszarze. Muszę powiedzieć, że ja również nad tym jeszcze dzisiaj nie pracowałem, ponieważ te zadania związane ze zmianami wewnątrz ministerstwa, ze zmianami w głównych służbach, które podlegają ministerstwu, zwłaszcza jeżeli chodzi o policję, no tak mnie zaabsorbowały. Zależało mi na tym, żeby od samego początku ustawić dobrze pracę policji i to się, myślę, że udało, dlatego że w zeszłym tygodniu mieliśmy odprawę roczną komendantów policji, na którym postawiliśmy priorytety i zadania policji na ten rok, a także nakreśliliśmy zmiany takie strategiczne w tej formacji. Razem a już pan wie, jak policja traci pieniądze, jakim jest workiem bez dna. Już pan minister Deskur, tak? To miał policzyć. Dobrze zapamiętałem, że to on miał policzyć te pieniądze, bo to wie pan, ile by pan nie dał, to i tak będzie za mało. Znaczy, niewątpliwie absolutnie do przebudowania i przemyślenia są wszystkie te przedsięwzięcia informatyczne, które realizuje policja, zresztą nie tylko policja, inne służby również, bo to są duże pieniądze, wielkie przedsięwzięcia, a efekty ich są, delikatnie mówiąc, aferalne czasem. Aferalne czasem, a czasem nieporównywalnie mniejsze od oczekiwanych. I to trzeba przemyśleć, na ile warto inwestować w tym obszarze, a także na ile trzeba zaczynać od rozwiązań informatycznych, a nie od potrzeb, które mają zaspokajać. Bo mi się wydaje, że trzeba jednak myśleć najpierw o tym, jaką potrzebę ma takie rozwiązanie zaspokoić, jeżeli policja taką potrzebę dobrze sformułuje. Także to jest niewątpliwie obszar do przebudowy. Każdy nowy minister spraw wewnętrznych mówi, że jego priorytetem będzie reorganizacja najbardziej nieruchomej struktury w Polsce, czyli Komendy Głównej Policji. Pan też ma ten ambitny zamiar? Mam ten zamiar, ale chciałbym go wymusić poprzez zmianę priorytetów. Na przykład rozmawialiśmy z panem nowym komendantem głównym policji o tym, żeby trochę przebudować wskaźniki i statystyki. Tak, żeby duża część komendy głównej, jak i komend wojewódzkich, nie musiała się zajmować tylko biurokracją statystyczną, żeby statystyka wróciła do tego, czym powinna być. Czyli jednym z instrumentów zarządzania
zarządzania strukturą, a nie, tak jak to często bywa, jakimś absolutnym kryterium oceniania wszystkiego w policji. Także myślę, że to zmniejszy biurokrację w samej Komendzie Głównej Policji. Komendant Główny przedstawił mi już również długofalową koncepcję zmian związanych z Centralnym Biurem Śledczym, tak żeby ono jednak uzyskało pewną autonomię wobec obecnej sytuacji. To tak, żeby przebudowało tą ogromną strukturę, jaką jest Komenda Główna Policji, gdzie mamy właśnie CBS, Biuro Spraw Wewnętrznych i tak dalej, i tak dalej. Czy rozumiem, że za te służby specjalne i uporządkowanie tej całej sfery to weźmie się pan w drugim etapie, tak? Znaczy, mam pewne propozycje i koncepcje, ale żeby przedstawić je panu premierowi, potrzebuję jeszcze chwilę czasu, żeby to miało po prostu taki już charakter strategii zmiany. Bardzo dziękuję. Pan Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych, był gościem poranka.